Gdy składacie komputer, wymieniacie procesor, wymieniacie pamięci RAM, wymieniacie dysk na system NVMe M2, wymieniacie cokolwiek w komputerze od dysków HDD, SSD, po karty graficzne, karty Wi-Fi, karty dźwiękowe, kontrolery USB, kontrolery SATA, kontrolery dysków. I co tam jeszcze chcecie? Zawsze robicie to mniej więcej tak samo. A co się może stać z tego powodu? Robiąc wszystko zawsze tak samo, powodujecie zbieg wydarzeń i okoliczności, które powoduje, że w pewnym momencie dochodzi do tragedii. No już nie pomoże typowy mem: mamo, spaliłem komputer. Wczoraj mój kolega, jak siedzieliśmy z Dynamicsem pubie na piwie, zapytał mi się, jak to jest, stary, że ty jak coś składasz, to u ciebie się nic nie rozpierdala. To było jego słowa. To ja mu mówię: słuchaj, Dynamics, u mnie jest tak, że ja mam własne procedury i procedury bezpieczeństwa, które wiążą się z tym, że zawsze każdą akcję, każdy proces, który robię, jest zawsze inaczej robiony, co wykazuje się tym, że popełnianie błędów wszelkiego rodzaju, pomyłki, usterki odchodzą w tym momencie do lamusa. Jak to jest możliwe, że nie można popełniać błędów przy składaniu komputera czy tak montowania podzespołów? Można. Jest coś takiego w języku polskim, co się nazywa rutyną. Rutyna to jest robienie zawsze tego samego codziennie i przez lata, co prowadzi do po prostu automatyzacji tego zadania, co w branży IT i komputerowej jest zabójstwem totalnym. Chodzi o to głównie, że przez rutynę zaczynacie popełniać błędy, ale robiąc wszystko w tej sam sposób, ale w różnej kolejności, czasami nawet troszkę inaczej, już eliminujecie te błędy i wszelkie problemy. Więc ja mogę powiedzieć, że niektórzy powinni się uczyć na moim przykładzie, jak złożyć komputer, żeby się jeszcze nie rozpierdolił przy okazji. Przepraszam za słownictwo, ale ja mówię to, co mam na myśli, a nie jestem chrzanionym robotem albo sztuczną inteligencją, która jest poprawna politycznie, albo co innego. Bo ja mam gdzieś politykę i mam gdzieś innych opinie. Ja jestem sobą i będę sobą, mimo że każdy będzie mnie wyzywał na YouTubie, że nie umiesz się wysłowić, a gówno wiesz o tym, gówno wiesz o tamtym. Tylko że jakoś moje filmy pokazują, że jakoś chyba wiem na ten temat czy tamten temat, skoro mi to wychodzi, a wam nie. Powiem szczerze, że gdy składacie komputer, najważniejszym elementem w komputerze jest właśnie zasilacz, bo to od jego sprawności, a także jego zaawansowania technologicznego zależy dalsze egzystowanie waszych podzespołów. Następnym ważnym aspektem jest płyta główna, która ma za zadanie, no to co robi płyta główna, czyli obsługę procesora, pamięci RAM, dysku M2, karty graficznej, karty rozszerzeń, karty dźwiękowej, Wi-Fi, czy co tam jeszcze byście sobie do tego podłączyli. Ale najważniejszym aspektem w płycie głównej jest sekcja zasilania procesora, bo to od niej zależy dalsza sprawność wszystkiego, czyli wszystkie kondensatory, rezystory, optory, inne story też mają ważne zadanie. Tylko niestety 90% energii, które pochłania sekcja zasilania, jest po prostu przekształcana na ciepło, dlatego że nie istnieje na chwilę obecną technologia, która pozwala w 100% wykorzystać całą energię, a nie przetwarzać jej na energię, która posłuży zasilania wszystkich podzespołów. I niestety to jest falą ogólnie na polskim YouTubie, to jest gadanie, że a moja płyta główna ma najlepsze kurwa chłodzenie sekcji zasilania. Gówno, prawda, chrzaniony idioto, dlatego że termopady na sekcji zasilania na płycie głównej powinno się wymieniać co 2 lata dla bezpieczeństwa tej sekcji, bo sekcja niemodernizowana, niesprawdzana,
zaczyna się degradować. I te pieprzone aluminiowe radiatory, które macie na swojej sekcji zasilania, można sobie w dupę, kurde, wsadzić. One mają sprawność taką jak papier toaletowy i nie powiem już co. Chodzi głównie o to, że jeżeli naprawdę chcecie się bawić w zmniejszanie temperatury sekcji zasilania, to istnieją radiatory wykonane dosłownie z miedzi, które mają wyższą sprawność odbierania ciepła. Tym samym współczynnik TDP. Czyli Thermal Desired Power. Więc sobie jak wstukacie w Google, co to jest TDP, to wam wypluje asystent albo sztuczna wasza pierdzielona inteligencja, co to jest TDP, jaki ma stosunek mocy do wydzielania ciepła. Ale chodzi głównie o to, że im bardziej lepiej wykonany radiator od promiennik ciepła, tym lepsza efektywność jego działania. I właśnie przez to, że sekcja zasilania waszej płyty głównej nie działa tak jak powinna, bo nie ma odbioru ciepła jak należy. Dlatego ja uważam, że jak kupujecie płytę główną, to powinniście, według mnie, wziąć ją na serwis, żeby serwisant wymienił w niej termopady na sekcji zasilania na świeże, lepszej klasy, które będą spełniały swoje zadanie lepiej, o wiele lepiej niż te badzie, w co macie fabrycznie zainstalowane. Na szczęście na mojej płycie głównej MSI B550 Tomahawk, na której siedzi Ryzen 7 5700G, jeżeli dobrze to powiedziałem, który ma 8 rdzeni, 16 wątków i zintegrowaną grafikę Radeon Vega 8. Więc na której płycie też siedzi 32 GB GoodRAM i RDMX. I dysk M2, tak samo od GoodRama, który ma 2 TB pojemności. No. I na którym siedzi Linux. A dokładnie Linux Mint Lambda 6, czyli edycja Linuxa Mint, którym silnikiem napędowym jest Debian, a maską i karoserią jest Mint, co jest wspaniałym połączeniem, kunsztem inżynieryjnym i programistycznym i informatycznym, bo system raz zainstalowany do tej pory mi się nie wysypał. Co nie mogę powiedzieć o OpenSUSE. To się w ogóle posypało już nieraz. I chodzi o to, że właśnie dzięki sprawności sekcji zasilania waszej płyty głównej, zasilaczowi, możecie cieszyć się tymi gameplayami z waszych po prostu gier. Następnym aspektem jest karta graficzna. Jak widzicie na moich filmach, zawsze mam RX-a 580 XFX XXX OC 8 GB. Wszyscy mnie tutaj wyśmiewają, że takim złomem grasz. Tylko ten złom dziwnie ciągnie Cyberpunka, Dead Space i jeszcze inne gry. I ten złom będzie sobie radził jeszcze przez długie lata. Dlaczego? No bo działa pod kontrolą Linuxa. Strona internetowa, która się nazywa... Poczekaj, nie chcę jechać. A, już wiem. Foronix zrobiła swego czasu testy i wykazali, że Ryzeny, czyli AMD Ryzen pod kontrolą Linuxa są przyspieszane o 15% względem Windowsa. To tylko pokazuje, że system Linux, a dokładnie GNU Linux, czy Debian, czy Mint, czy Ubuntu, czy Kali, czy Zorin, czy jeszcze cokolwiek przyspieszy was procesom AMD Ryzen o 15%. Nawet sam Liptop na swoim kanale wspomniał o tym w ostatnim filmie. Tylko powiedział, że nie ma kompetencji, żeby takie testy przeprowadzić, no bo bym musiał zgrzeszyć i postawić na kompie Linuxa, co Windowsa, żeby go zjechali jak psa dosłownie. Bo niektórzy są tak wiernie oddani Microsoftowi, żeby oddali życie za ten system. Co jest niestety prawdą. I na koniec powiem szczerze, że pamięci RAM, które ja dałem do Linuxa, nie mają znaczenia.
czy to są 2666 MHz, czy 3200, to nie ma znaczenia. System Linux i tak zapierdziela jak rakieta. Więc tutaj żadne OC, czyli przetaktowanie na 3600, a słuchaj, masz timingi gówniane. Doprawdy? Jakbym miał przyjacielu, przyjaciółko, gówniane timingi, to ten system podczas grania by się ciął, coś by się działo, a tu nic się nie dzieje. Dlaczego? No bo Linux nie ma ograniczeń. Wiadomo, że są pewne ograniczenia, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, ale to jest właśnie fizyka, to co kocham. Ale jak na razie widzę, moja konfiguracja bije na łeb wszystko, co zbudowałem do tej pory. Nawet mój komputer na Pentiumie Gold to jedynie się nadaje teraz, żeby służyć jako serwer. No. Ale tamten komputer to jest moje arcydzieło po prostu. Kunszt inżynieryjny po prostu. Dodam jeszcze, że uczestniczyłem swego czasu od roku 2010 do 2019 czy 20 w projekcie Boeing przez C końcowe. Czyli są to obliczenia, gdzie udostępniacie zasoby własnego komputera dla celów naukowych. Przepraszam, śniadanie się odbija. Dla celów naukowych ku badaniom, które pozwalają na rozwój waszych srajfonów i innych rzeczy. Dzięki tym badaniom, w których ja uczestniczyłem, bo też siedziałem w SETI Home i prawdopodobnie uważam, że moje komputery dokonały odkrycia właśnie sygnału w kosmosie, o którym teraz się biją wszystkie agencje kosmiczne. Bo tylko ja dysponowałem akceleratorem graficznym, który przyspieszał te badania o 100%. No bo ja zawsze dysponuję technologiami z XXI wieku. A dlaczego? Bo dlaczego nie? No właśnie. Ja czasem mówię, że zamiast iść w najnowsze nowinki technologiczne, jak wy to na YouTubie robicie, często pokazujecie, to ja bym wam powiedział, a weźcie się, zacznijcie rozglądać po starszych troszkę podzespołach, bo te starsze podzespoły pod Linuxem dziwnie przyspieszają. Dowód na to, proszę bardzo. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. Nagle pod Linuxem wydajność niezrównana. Robiłem testy na stacji HP. Poszło? Poszło. Pokazałem tą wydajność? Pokazałem. W 4K, w 8K? No w 8K? Na Linuxie? Niektórzy to nie dowierzali. Jak to jest możliwe? Wiadomo, że coś tam się zawsze będzie lekko przycinać. To jest stacja robocza z 2011 roku. Nie oczekujmy tutaj nie wiadomo czego. Ale działa. Najważniejsze, że działa. No. I wracając dalej do filmu. Dysk wasz na system operacyjny M2, który macie w swoim komputerze, jego wybór też nie pozostaje bez znaczenia. Ja wybrałem dysk polskiej produkcji Goodram, dlatego że mam do polskiej produkcji dysków i do firmy Wilk Electronic S.A. zaufanie. A to, że miałem wypadek z paroma dyskami, to tylko kwestia po prostu tego, że coś tam musiało zaistnieć. Mógł być jakiś problem z BIOSem Gigabyte'a wtedy, że się wysrało. A teraz jak mam płytę od MSI'a, BIOS MSI'a, dziękuję bardzo, nic się nie dzieje, żadnych problemów. Wszystko śmiga jak głupie. Więc ja uważam po prostu, że to co ja robię to jest pokaz umiejętności i wiedzy osoby, która siedzi w informatyce prawie, a nawet więcej niż 20 lat. To czemu nie masz starszych filmów? Dlatego, panie kolego i pani koleżanko, dlatego, słuchajcie, bo swego czasu wchodziły Akta 2 i ja miałem na swoim starym kanale takie wiadomości i treści, że prawdopodobnie poszedłbym siedzieć za to. I dlatego wolałem pogrzebać cały kanał za pomocą bryły betonu i wrzucenia do Wisły, niż zostać z tym kanałem i potem się tłumaczyć po prokuraturach, dlaczego omawiałem takie i takie rzeczy.
I dlaczego dziwnie te rzeczy, które ja wtedy omawiałem, stały się faktem i już są. I teraz to każdy by się zaśmiał, że ktoś to omawiał, a wtedy to było bardzo kontrowersyjne. No. Więc dlatego ja uważam, że to, co ja robię, to naprawdę jest arcydzieło. Bo wy idziecie w najnowsze RTX-y, a tak naprawdę wystarczy się popatrzeć trochę wstecz, że starsze karty graficzne, które podepniecie pod Linuxa, nagle dziwnie ożywają i dostają drugie życie. A wystarczy w takiej karcie graficznej czy akceleratorze często tylko wymienić pastę i termopady i te urządzenia dostają nowe życie. A często co widzę, to po prostu zaraz po wymianie na nową kartę graficzną starą wyrzucacie na śmietnik albo sprzedajecie na Elixie czy Allegro po tak absurdalnych cenach, że ja po prostu czasem siedzę w nocy na tych serwisach i zgłaszam do administracji oszustwa, bo to są według mnie oszustwa. Coś, co kosztuje tyle i tyle, wy sprzedajecie za trzykrotność tej ceny. To jest kurwa chore, przepraszam za słownictwo. Ale niestety, jak ktoś jest jeleniem, to będzie jeleniem do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.